w kolejnym odcinku. 5:30. No to niestety zła wiadomość. Ten drugi maluszek, który był no taką dość sporą połowę mniejszy niż ten tutaj. Ja wiedziałam, że on nie przeżyje. No i jak teraz przyszłam właśnie, to już był na wykończeniu. Ledwo co zipał, już łapał oddech ledwo co, więc musiałam mu skrócić. No i niestety został nam tylko jeden hermelinek z małych babików. Ale tutaj samiczka przekopuje ściółkę, więc prawdopodobnie będzie zakocona. Także czekamy na maluchy. Mam nadzieję, że będą cieplejsze dni, że samiczka sobie poradzi, że maluszki nie zmarzną. Ja i tak teraz będę wstawać wcześniej, także na spokojnie zajrzę do niej. Ale to jeszcze miesiąc czasu, także nie ma co gdybować. Dzisiaj pracę udało skończyć się o 12, także od razu pojechałam po jęczmień dla królików, żeby rozrobić sobie dzisiaj mieszaneczkę. I zabieram się oczywiście za sprzątanie klatek, bo po słomę też zajechałam. Tak więc będzie małe przemeblowanko w króliczkach, ale takie tyci. Ta samiczka idzie na dół, ta samiczka idzie do góry. Ta samiczka z dziećmi idzie sobie tam na większą klatkę. Pani Rada przychodzi sobie tutaj na małą. Będziemy ją męczyć z zakotem. Mamy mało czasu, bo chcę kryć do połowy bądź nawet do końca kwietnia. Zobaczymy, jakie będą temperatury. I będę już kończyła powoli krycia. Także został ostatni gwizdek na ostatnie zakoty, a ta panienka jest wielka, ciężka i musiałabym ją taszyć stamtąd, więc te skorzystają z większej klatki, a tamta samiczka skorzysta z tego, że będzie przy samcach, więc będę mogła ją rachu-ciachu męczyć z kryciem, żeby w końcu załapała. Jutro czwartek, więc jutro będzie więcej pracy i pewnie będę dłużej siedziała w robocie, dlatego dobrze, że dzisiaj sobie to ogarniam. Muszę tutaj porobić, żeby już na spokojnie mieć no, czas, bo jutro pewnie wrócę, nie wiem po której, bo trochę więcej roboty będzie. To więc jutro wrócę później i pewnie nie będzie mi się chciało nic robić. Tutaj już mam posprzątane wszystkie klatki i tutaj na górze. Tam u samca nie sprzątałam jeszcze, ale on ma czysto, więc teraz tylko te cztery klatki mi zostały. Miałam jeszcze gości, przyszli zobaczyć króliczki, dzieci z dziećmi. Także fajnie, dzieciaki zakochane. Podobają mi się hermelinki, więc już nagadują rodziców. Tak, jeszcze no ta klatka i te trzy. Tam na tamtej połowie posprzątałam dwie klatki i coś tu przemblowałam. Tutaj samiczka cuduje ze ściółką. No resztę muszę pozakacać. Ale to chyba wieczorem albo jutro. Przynieśli nam worek rarytasów, więc zaraz rozdam mamełkom, żeby mamełki miały dodatkowe witaminki na mleczko. Tutaj już dostały dary, także się zajadają. Wszystkie. Tu jeszcze koperek był, trochę pietruszki. Tu mamy rzodkiewkę. Tu babiczki mają koperek. No i przyszłam właśnie tutaj na większą klateczkę, także tutaj już na spokojnie sobie będą do końca odchowu i będą sobie miały dużo miejsca. No ale się zajadają, chrupią. Klatunie ogarnięte, tutaj adechadowiec, świeżo pościelone, także chłopak ma radochę. Tutaj już wszystkie klatki ogarnięte, te jeszcze nie sprzątałam, bo wygląda w porządku, także tutaj na razie nic nie robię. A tutaj to też harakiri się powstaje. Dziącha tak bardziej w rogu, a nie w drzwiach. Chociaż rób co chcesz. No, tutaj już ogarnięte. Również. I Kusia się myje. Taki Kuś. Jutro albo pojutrze zostaną mi te klatki tutaj. A, jeszcze tego paszteta weźmiemy tu. Zapomniałam, muszę go przerzucić. Jutro tam też dościelę, albo to posprzątam, nie wiem, zobaczę. Nie sprzątnęłam jej, ale ona jest jeszcze czysta. Dobry. Nasz pasztecik. Mój pasztecik. Proszę paszteciku, masz większą klatę dla siebie. Pajęczyny trzeba pościągać. No, jutro ci dościelę, albo posprzątam, zobaczę. Także tutaj już będzie jego klatka do ostatnich dni. Tutaj mam już wolną klatę. Te samczyki na razie niech sobie siedzą razem.
One się dogadują, także jeszcze mogą sobie posiedzieć razem, przynajmniej się grzeją. Tutaj niestety gorzej ma ten maluszek, ponieważ został sam i jak jest zimno, to nawet mamełka go nie przytuli, wredna. A te tutaj się tulą do mamusi, ona je nawet pod siebie chowa, także to jest świetna mamełka. No a tutaj niestety musi sobie Pimpek radzić sama, ale jest tak tłusty, że nie powinno mu być zbyt zimno. Filmiki zawsze montuję Wam w piątki, także w piątek po pracy będę montować kolejny film. Jeśli będę miała za mało materiału, no to wrzucę Wam jeszcze kilka urywków z mojego stajennego życia, jak sobie kiedyś tam jeździłam z Karo. Meinen psiapsi, żeby nie było, tak. Jeszcze muszę zrobić mieszankę, ale myślę, że zrobię ją jutro. Jutro czwartek, jutro zostaję dłużej w robocie, więc nie wiem, czy będę sprzątać te klatki. Jeśli będziemy dłużej w robocie i się długo nastoję, bo tam jest praca stojąca, tak jak mówiłam, no to pewnie nóżki będą zmęczone, więc zrobię tylko mieszankę, a klatki posprzątam sobie w piątek. Bo tutaj do piątku na spokojnie króliczki wytrzymają, także tutaj się nie pali. Ważne, że te największe klatki mam ogarnięte, a tu jeszcze pojdełko damy temu panu i będzie w porządku. Jeszcze moje transportery pochować do garażu. Znaczy jednego zostawię sobie w hodowli, bo jak sprzątam, no to wtedy mi jest potrzebny, jak króliczki sobie tam trzymam. Jeszcze jeden na tamtej połowie, resztę będę musiała schować. No tu jeszcze zostało, jak byłam w przedszkolu i w szkole, także muszę je pochować. Muszę jeszcze zaparkować oto tutaj, to brzydactwo, jak ja nie lubię damek, o jany. Jak sobie zarobię, to kupię sobie lepszy rower. To jest teraz mój środek transportu do pracy, bo pracę mam w tej samej wiosce, więc wszystko mam blisko, kończę szybko, w miarę szybko. W sumie o 14, więc jest super. I chyba, że tak jak dzisiaj, to skończyłam o 12, więc jeszcze lepiej. Miałam czas na ogarnięcie wszystkiego. Tak, Miejwusia? No. Mojego wioskowego pomykacza trzymam tutaj, u króliczków. Także jak nakarmię króliki na kolację, no to sobie schowam mojego Meneliksa tu pod daszek, który jest ładnie już wyprostowany. Już jeszcze Wam pokażę. Tutaj mały bałagan się zrobił, bo Krzysiu Misiu wstawił kotwy dwie, żeby ten dach już na maksa wyprostować. To w sumie stwierdził, że będzie potrzebne, ale w sumie nie musiało być, ale jak już jest, no to dobrze, będzie dach stabilniejszy. Tylko tutaj myślałam, że zrobi bardziej tu, żeby się tutaj ładnie wbić w te deseczki, żeby go podnieść i żebym z czasem mogła to przesunąć jak najbliżej się da, bo tutaj docelowo miały być metrowe klatki, ale niestety gościu, który robił te klatki, stwierdził, że on nie podniesie tego dachu, żeby przesunąć. I się tak nie da. I zrobił o tak, takie krótsze klatki. Więc niestety, no, podniosę dach, to sobie, jak się tam popsują te płyty, te sklejki właściwie, te, głównie chodzi mi o podłogę, chociaż drzwi też będę trzeba wymienić, jak je poszerzę, no to jak już ta podłoga się zużyje, no to na spokojnie te klatki sobie przesunę, żeby zrobić je metrowe, tak jak tutaj, są o wiele dłuższe, jak widać, i takie miało być też tutaj. Tak sobie wymierzyłam i tak chciałam, a jak wyszło, to tak wyszło i nawet klatki są 10 cm krótsze w głębokości niż chciałam, ale ważne, że są. Zobaczcie, co sobie wujas przywiózł. Chyba na pszczółki. Przyjechałam z roboty i to już stało, więc dokładnie nie wiem. Jeszcze muszę przyczepkę przytargać w to miejsce, gdzie miało być. Tutaj w to miejsce postawię, bo mam tutaj blisko do hodowli, w sensie mam parę metrów, także na spokojnie będę mogła sobie sprzątać. A teraz tak po prostu było postawione na szybko, że tak powiem. Tutaj wczoraj Krzysiu przywiózł mi ziemię, także chciałam dzisiaj sobie zasiać koperek i pietruszkę. Jutro tak zrobię. Chyba jutro będę robić mieszankę i będę tutaj sobie siać. Jak będę dłużej w robocie, no to sobie jeszcze odpocznę, bo zrobię tylko te dwie rzeczy. A już kolejnego dnia posprzątam tutaj. Myślę, że te klatki zostawię sobie na piątek. W sumie nawet nie wiem, ile roboty na piątek, ale to się dowiem jutro. Także na spokojnie. Tutaj mój ulubiony kwiatuszek. Znaczy moje ulubione najbardziej, ulubię ten zapach. Właściwie to mogę go wsadzić tutaj.
O, to jest dobry pomysł. Dobra, postawiłam sobie tutaj, ale to jest zbyt ciężkie, żebym to tarabaniła sobie naokoło, dookoła. I tutaj postawiła, bo tu się nie zmieszczę. Tak bym sobie to przesunęła. Ale niestety dam zlecenie Krzysiowi. Krzysiu mi to przesunie. A tutaj, tak jak powiedziałam, tak zrobiłam. Jeszcze może kilka dokupię, bo uwielbiam. Tak jak mówiłam, zrobię sobie tutaj taki rządek może. U pasztecika poidełko zawisło. Także już jest ok. Lecę tylko po klucz od garażu zanieść transportery i zrobić jeszcze wiaderko na jutro rano, bo na dziś wieczorem mieszaneczkę mam. Na jutrzejsze śniadanko gotowe. Jęczmień granulat, suszona marchew. Także będą miały na śniadanko i jeszcze na kolację. A ja jutro sobie rozrobię mieszankę. Już spałam jeden worek owsa, żeby mi się wygodniej tutaj aplikowało. A także reszta jutro. Mam tutaj trociny, więc świniom morskim posprzątam jutro. Także jutro rozrobię mieszankę, posprzątam świnkom. Coś jeszcze miałam zrobić, ale mi się później przypomni. Pamiętam, miałam posiać koperek. Także jeszcze sianko zrzucić. Także jutro drobniejsze prace. A w piątek już ostatecznie koniec porządków z klatkami. Przepiórachy też ogarnęłam. Mieszam dwie pasze. Unipaszu i jeszcze z naszej paszarni. Także mają taki mały miks. To jest pierwsza przepióreczka, która była u nas wykluta. Mam jeszcze dwie z naszego lęgu. Jedna jest o tam. Tam się schowała, ta właśnie. I druga była taka ciemniejsza. To ta. No, jak przepióreczki ogarnę, to na przynajmniej dwa dni mam spokój. Ale tutaj jeszcze widzę, że muszę wybrać te kamyszki, ale się pierzą. Wybrać kamyszki i dać im naprawdę ten piasek, ale jeszcze nie skołowałam. Wybaczcie, mam teraz inne sprawy na głowie. Tutaj mam takie korytko, w sumie sobie z tego korytku zrobiłam. Jak mam coś takiego z domu, tak jak były teraz święta, to wszystkie gotowane rzeczy, w sensie warzywa na sałatkę jarzynową wylądowały tutaj. Wszystko zjadły. Mamy godzinę 18. Ja sobie teraz mortki karmię wcześniej, ponieważ wcześniej karmię je rano. Także godziny im się troszeczkę zmieniły, jeśli chodzi o karmienie. Ale za tego na kolację godzinka w przód, a na śniadanie no prawie dwie. Bo tak to zawsze karmiłam je około godziny 7, a teraz jest to godzina po 5. Także rano tak to wygląda, no i plus ta zmiana czasu, niestety. A tak wieczorem karmiłam o 19, a teraz około 18, zależy jak mam czas. Akurat teraz ogarniałam, więc karmiłam troszkę szybciej. To jest pes, duży pes, tak? Właśnie sobie tutaj posiałam, także już mam to z głowy. Teraz lecę do garażu, zostaw to kundlu. Lecę do garażu rozrobić mieszankę, a później posprzątam świniochom i mam z głowy. One na razie muszą zerżeć to, co mają. Dałam im trochę rzeżuchy, co mi została. Mamy jeszcze pomidorki i no... Aha, jeszcze u góry troszeczkę im zostało, także resztę już szamają. Mieszu, mieszu. Jęczmień, granulat, dużo suszu. Mamy koper, ja to warstwami robię, jak wymieszam, to się wszystko merda. Lucernę i pietruszkę. Jeszcze trzy worki jęczmienia muszę wymieszać. No i coś z granulatu, myślę, dwa jeszcze worki dorzucę. No i jeszcze jakieś dodatki. Jeszcze mam kolendrę i koperek, także coś tutaj jeszcze dosypię. Wymerdane, teraz myślę, że starczy na ponad miesiąc. Także jest ładnie, 5 worków jęczmienia i prawie 5 worków granulatu weszło. I tak jak mówiłam, wszystkie dodatki suszowe. Mamy jeszcze suszone jabłuszko tutaj i chleb świętojański, ale jest tam niżej na warstwach. A reszta ładnie wymerdana i tutaj więcej suszu. Menelik z żarciem podjechał, już ładnie rozpakowałam, także wiaderko mam już na rano, bo tutaj będzie na wieczór i trochę zostanie na rano, więc już resztę przemieszam z tym, tutaj dla mamełek. Troszkę przemieszałam z normalnym jedzonkiem, także jeszcze na trochę będę miała granulacik. No jeszcze zostało mi pół worka granulatu dla królic karmiących, później już mam tylko granulat na tłucz. Teraz rozdałam im te gryzaczki sfuterkowe.
właśnie sobie ściągają. Tak, te klatki w piątek sprzątamy. Te klatki już są czyste. Tutaj też chrupią króliczki. Nie mam sianka, w sensie mam na górze, a pada i już dzisiaj jestem zmęczona, więc nie będę tam wchodzić i rzucać. No i tak mi trochę smoknie, dlatego dostały gryzaczki, także na spokojnie. Króliczki zasilone, a jutro im zrzucę sianko. Ostatnia rzecz do zrobienia dzisiaj, czyli posprzątać świniom. Mam właśnie trocinki, także będę im ogarniać mimo tego deszczu. Już będę miała te klatki z głowy i jutro w piąteczek tylko te klatki zrobię, także już będę miała też z głowy na przynajmniej 2 tygodnie. Klatunia czysta. Na razie tutaj walnęłam, ale później sobie to ogarnę. Bo ja teraz tak na szybko, bo cały czas pada. Ogarnę tylko te klatki i będę miała już spokój. I muszę wam powiedzieć pewną nowinkę, bo ja kupiłam Majkiego i Majki okazał się być dziewczynką. Kupiłam tą świnkę, pani dała ją w pudełeczku, przyjechałam do domu, później patrzyłam, no wyglądało na samczyk, ale to było jeszcze malutkie. No i się okazało, później te, sprawdzałam, że to dziewczynka, no i jak był z guciem, no to się zakocił. Zakociła, tak, dziewczynko. I pewnie niedługo pójdzie do domku, bo nie wiem ile czasu jest kotna, a już ładnie głowę czuć, także no, może niedługo. Świniopasy mają już czyściutko. Także fajnie. Tutaj też czyściutko. Moje mordu nie mają. Teraz samczyk zaczyna zaloty. Dzień dobry. Może być, podoba wam się. Tutaj ogarnę jeszcze jedną siatkę, dowalę i będą miały więcej miejsca. Ładnie wybiła 18, więc ja już karmię króliki. I myślę, że chyba będę miała materiał na filmik, więc posiedzę sobie nad filmikiem i zrobię go w czwartek wieczorem, a nie w piątek. I też w piątek zajmę się tymi klatkami wszystkimi, więc będę miała już wtedy więcej czasu na klatki i fajnie się składa. Także jak na razie wszystko ładnie się rozplanowało, a weekend sobie spędzę na odpoczywaniu po pierwszych dniach pracy. Piąteczek, piątunio, wszystkie klatki tutaj są posprzątane, także ja weekend mam wolny na odpoczynek. Tutaj przyszła pełnobarwna samiczka z tej klatki, tutaj troszeczkę wyżej jest i będzie jej wygodniej i jaśniej. Tutaj dwie klaty puste, samczyki poszły wyżej, bo byli tutaj i teraz są tu, także teraz będzie mi po prostu wygodniej. No i ogólnie czyściutko, jutro tylko poidła i zrzucam siano. W sumie nawet mogłabym dzisiaj. A ta usłyszała, jak ją obgaduje i teraz zasłania swoje dziecko od wiaterku. Tak, tak powinno być. Te tutaj się wtulają razem z mamusią. Oj, oj, oj. Mają ciepełko. Teraz mają czysto zadowolone. Mordy. Ładnie zgrabiłam, wszystko ładnie. Tutaj też wszystko ładnie, po tych świniochach, jakim wczoraj sprzątałam. Także już jest czyściutko. No, w sumie pierdzielnik jest, ale to z czasem się też posprząta. Dzisiaj ładna pogoda, więc świniopasy znowu na wypasie. Także ładnie zajadają trawkę z mleczykiem. Sianko rozdałam. Każdy bąbelek i króliczek ma. Miały. Także już jest porządeczek, wszystko ogarnięte. Jutro totalnie nic nie robię. Tak, a tutaj już przygotowałam klateczkę, te poidełko i miseczka do mycia. Tutaj mamy naszą świnię, ta świnka, mężuś stwierdził, że to będzie mini, no i niech jest sobie mini i teraz pójdzie do domku, ma siano i trawę, także już ją zabieram. Ta klatka już tak rozklekotana, tutaj mi poodpadało, tu odpadło cały ten, także musiałam sobie zawiązać, żeby ta świniocha nie wylazła. Moje super kosiary właśnie przyleciały sobie na trawę pokosić, także sobie chrupią. A tej, co jest w domu, to też zerwę trawkę, niech sobie poje. Wiecie, że one to do wieczora będą miały skoszone. Tu jest już wykoszone wszystko, tu jest wykoszone. Jeszcze było tutaj miejsce takie też skoszone. Także teraz przeszła kolej na to, gdzie jest dużo, dużo trawki, te wysokiej i mleczyka. Tak, tak, mniszka lekarskiego. Mleczek sobie tylko tak mówię na to.
Tak więc dziękuję Wam za oglądanie. Nie zapomnijcie zostawić łapeczki w górę, subika z dzwoneczkiem, żeby być na bieżąco o filmach. Trzymajcie się, hej!